W dniach 9-10 września w archidiecezji lwowskiej odbyły się 21 archidiecezjalne Dni Młodzieży. Hasłem Zjazdu Katolickiej Młodzieży zostały słowa Zbawienie w Krzyżu, motta Roku Krzyża Świętego w Kościele Katolickim. Do Brzuchowic przybyło prawie 400 młodych ludzi, aby na terenie Seminarium Duchownego Świętego Józefa, oprócz biblijnych spotkań, też modlić się za Ukrainę i żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych. W tym roku po raz pierwszy w historii archidiecezjalnych Dni Młodzieży wzięła w nich udział też grupa młodzieży z parafii grecko-katolickiej w Mikołajowie, w obwodzie lwowskim, wraz ze swym proboszczem księdzem Jurijem Kuczańskim. Jednym z najważniejszych tematów archidiecezjalnych Dni Młodzieży był temat cierpień podczas wojny i przeżywanie tych trudnych doświadczeń wraz z Bogiem. O znaczeniu wiary na wojnie i działaniu Boga tam, gdzie człowiek jest bezsilny, młodym opowiadał żołnierz Sił Zbrojnych z parafii Archanioła Michała we Lwowie, który jest obecnie w Odessie na leczeniu od traum otrzymanych na froncie. Archidiecezjalne Dni Młodzieży zakończyły się wspólną modlitwą do Miłosierdzia Bożego za ojczyznę i zwycięstwo nad agresorem. Давайте zapytajmy себе. Що це таке хрест? Хрестики у себе на